Tym razem krótki materiał o tym, jak łamać wędki. No bo okazuje się, że od pewnego czasu jestem w tym ekspertem. Wielu z Was pewnie pamięta nasz ubiegłoroczny film o sumie z Wisły, z Krakowa, gdzie pojechałem do Pawła Kabata. Pozdrawiam, Pawciu. Zaprosił mnie na sumy. No i udało mi się zacząć dużą rybę. W momencie jak ją zacząłem, zacząłem holować, to podawałem Pawłowi GoPro, żeby zaczął nagrywać. Uniosłem kija pionowo. No i sum w tym momencie uderzył ogonem. Złamał wędkę, zresztą nie moją, tylko Pawciową. Więc na rybie, ale ewidentnie była to moja wina. No i chyba nie byłbym sobą, gdybym w tym roku nie powtórzył tego wyczynu. Tym razem nie na sumie i nie czyjąś wędkę, tylko swoją, swojego Fenwicka i na sandaczu. I również z mojej winy. Byliśmy z kolegami w Szwecji, oczywiście na jeziorze Storsjon, na sandaczach. I tego dnia Przemek zaspał, ja wypłynąłem tylko z Darkiem. Już wypływając uderzyłem moją wędką o burtę łodzi. Usłyszałem takie niemiłe puknięcie, stuknięcie. Każdy, kto dba o wędki, to nie lubi tego dźwięku i pewnie niestety go kojarzy. No ale sprawdziłem, okej, tam jakiś maleńki odprysk lakieru czy pęknięcie, ale nic się nie dzieje. Kontrolnie rzuciłem parę razy, wszystko okej, kij wytrzymuje. No więc łowimy. Dosyć szybko zacząłem jakiegoś sandacza, takiego średniego, średniej wielkości. A tnę mocno. Przy zacięciu wędka nie strzeliła, więc już byłem pewien, że jest wszystko gitara. No i takich ryb nie ładuję do podbieraka, bo szkoda ich męczyć, wyciągnąć łapą, zdjęcie czy wypuścić. No i zrobiłem tu taki sam błąd jak w zeszłym roku z tym sumem. Czyli ryba już była przy burcie, więc kij do pionu, za plecionkę. I w tym momencie jak kij miałem pionowo, chciałem złapać plecionkę, ryba zanurkowała pod burtę. I usłyszałem suchy trzask. Końcówka wędki, szczytówka zjechała do sandacza na dół, piętro niżej. I w ten sposób połamałem swojego ulubionego Fenwicka World Classa. To jest lepszy trochę. Nie. No za podbierak to taki, wiesz, jak spadnie. Do 70 do ręku. Tak, no ja właśnie mówię, że jak spadnie, to no to trudno, nie? No ale już jak jest ryba, która jak spadnie, to szkoda, no to tak. No ten już troszkę. O, ty kurde. Ty złamał mi kija, zobacz. No złamał. Ja pierdzielę, ale jaja. Ja jebie. Ale pociągnął się. Tak. Kondziu, widziałeś to? Ja pierdzielę. Dobrze, mam zapasy. Ty, ale wrąbał tak, że mu nie wyjmę tego teraz. Za kary powinieneś pójść na patelnię. Ale nie można się przecież poddawać, przecież nie będziemy spływali do domku, no bo szkoda 10 czy 15 minut, bo ryby biorą. Więc postanowiłem, że będę łowił na obrzyna, bo zapasowy kij został w domku. Na obrzyna, czyli bez, no, tego kija, bez szczytówki. Kiedyś pamiętam, była taka historia, nie wiem czy prawdziwa, ale tak słyszałem, że jeden z wyśmienitych wędkarzy, Maciek Jagiełło, popłynął kiedyś na Wisłę, na sandacze. To były jeszcze czasy kijów dwuskładowych, na jedno składy to chyba nikt nie łowił. No i zapomniał tego górnego składu, miał tylko dolnik, ale stwierdził, że no już nie będzie wracał, no bo będzie po łowieniu. Zaczął łowić na ten dolnik i złowił podobno jakiegoś fajnego sandacza, więc ja stwierdziłem, że jeżeli on łowił na sam dolnik, na połowę wędki, no to ja na 2/3 wędki też dam radę. I słuchajcie, pierwszy rzut na tego obrzyna, fajne, mocne branie i fajna ryba. No tak, no. 4.20 czy 15. O, mam rybę. Czekaj, mam rybę. No nie wiem, no o której chcesz wypływać? Halo? No. Dobra, to daj znać, jak będziesz gotowy. Dobrze? Dobra, pa. Nara. O,
Ten... Nie, wezmę. Jest dobrze wpięty. Może jedna. No dobra, masz rację. Dobra, zanurz, zanurz, zanurz. Gdybyś nie przerwał. Piękna rybka. Rodzi najlepsza, łeb ma potężny, nie? Jest taka wypasiona. Dobra, mam to. Dobra. Ej. Ja bym poczekał, ale on nie chciał. Właśnie zauważyłem. Najwyraźniej w moim przypadku od kilku lat sezon bez złamanej wędki się nie liczy, tak jak na plecionkę i na hasondę. Także sezon bez połamanego kija jest nieudany. Drugi czy trzeci rok z rzędu połamałem wędkę, oczywiście z własnej winy. Pocieszające jest to, że po pierwsze, że sezon się kończy, więc mam nadzieję, że już nic nie złamię w tym roku. No i druga rzecz pocieszająca jest taka, że mam już nowego World Classa. Obiecuję, że będę starał się o niego dbać, ale nie obiecuję, że w przyszłym roku go nie złamię. Chociaż bardzo się będę starał. Jeszcze na sam koniec dwa słowa wyjaśnienia, bo obiecałem wam jakiś czas temu film o wędkach, o sprzęcie. Nie lubię gadać o sprzęcie, bo nie to jest najważniejsze, ale wiem, że wy tego oczekujecie, więc taki film powstanie. No, ostatnio ryby mi nie biorą. Fakt też, że niewiele łowię, bo niewiele czasu, niewiele dni łowię, bo strasznie wieje. No dziś i jutro jest taki trochę luźniejszy dzień, więc pewnie jutro sobie popłynę. Przygotuję wam ten materiał, mam nadzieję, że w przeciągu tam kilku, maks kilkunastu dni. Także trzymajcie się i łówcie ryby, póki sezon trwa. Chociaż jest zimno strasznie.